Po ciemku nie manewrować samochodem. Mam taką zasadę, że zawsze stawiam samochód przodem do kierunku wyjazdu. Wtedy nie będę narażony na najechanie na jakiś pieniek czy jakieś zarysowanie samochodu, gdy jest ciemno. Dziś będę łowił w tym miejscu. To jest miejscówka, którą sobie upatrzyłem dawno. Chociaż jest ona położona bardzo blisko wsi, więc niewykluczone, że tutaj już nic nie będzie. Ale tak to jest w tych zasiadkach miętusowych, że widzimy oto jakąś miejscówkę i albo miętus w tej miejscówce jest, albo go też nie ma. Cały urok tego łowienia. Będę chciał udzielić parę porad początkującym. Tak więc niech straży miętusiarze się nie obrażą, że tutaj mogę podać parę takich porad, które sami już dawno przećwiczyli. Ale myślę, żeby po prostu zachęcić początkujących wędkarzy, którzy jeszcze tej ryby nie łowili. Spodziewam się pod tym drzewem, że tam są podmyte doły, są takie różne nawisy z gałęzi, traw, liści, które tam napłynęły i zahaczyły się na tych gałęziach tego powalonego drzewa. I są tam świetne w związku z tym kryjówki miętusa, potencjalne kryjówki. Czy miętus będzie, to będzie się można tylko wtedy dowiedzieć, jeśli się tu wrzuci w swój zestaw. No i tak będę chciał właśnie zaraz to zrobić. Zasadę stosuję taką, że wędkę, przy której siedzę, ona jest pierwszą wędką. Pierwszą w dole rzeki. Drugą wędkę postawię powyżej i będzie ona zabierała inny przysmak na haczyku. Dla zasady, żeby może się coś skusi, jakiś miętuse, który nie będzie perforował tego, co jest na tym tutaj, a będzie chciał spróbować czegoś innego. Więc to będzie tam na tym cyplu, postawię drugą wędkę. No muszę ją mocno umocować, żeby, bo zanim tam dojdę, tu jest podmokły teren, no to może, musi minąć trochę czasu, nawet jak dzwonek zadzwoni. No ale cóż, liczę na to, że może sam się zapnie. Tutaj chciałbym wam pokazać, jak przywożę sobie drewno. To nie jest, broń Boże, proszek do prania, chociaż jest to pudełko po proszku, ale zmieści się w nim spora ilość drewna na opał. Także będę musiał tutaj sobie przygotować stanowisko. Za niedługo, za półtorej godzinki, tu będzie całkiem ciemno. Ogień sobie rozpalę w tej tutaj niszy, po to, żeby nie świecić płomieniem na wodę, żeby nie płoszyć ryb. No i też nie chcę niepokoić mieszkańców tutejszej wsi tym płomieniem, żeby nie tutaj nie wzywali jakiegoś posturynku, żeby policji nie wzywali, bo niepotrzebnie by wyciągnęli panów policjantów. Dlatego zawsze zasadą jest tak, żeby wsiąknąć w teren i się nie afiszować, nie denerwować ludzi okolicznych, bo jest to nietypowa pora roku na wędkowanie, a tym bardziej wieczorna pora. Bo jeszcze będą jakieś meldunki, że jakieś UFO wylądowało. Chcę tego uniknąć. No i proszę, jest w tej chwili 16:10 i już jest taki zmierzch. Jeszcze nie zdążyłem nawet dokończyć montażu drugiej wędki, więc muszę sobie przyświecać taką latareczką, breloczkiem trzymaną w zębach. I świecę oczywiście, będąc zwrócony tyłem do rzeki. No ale taka to jest pora roku. Niestety, trzeba by było przyjeżdżać już na drugą, ale to nie ma na to czasu. Usiadłem sobie tyłem do wsi, żeby zasłonić ogień. Zaraz jak mi się rozpali, to
będę palił tylko tyle, ile potrzeba, żeby ogrzać ręce, bo jestem tak ubrany, że nie ma potrzeby, żeby się cały ogrzewał, a wędkarzowi najbardziej marzną ręce. Jest w tej chwili temperatura gdzieś minus 1. Tak jak widzę po trawie, to szron. Będę sobie palił taki mały ogieniek. Będzie czas na przemyślenia. Jest to czas charakterystyczny dla każdego wędkarza, czy to połowy za dnia, czy w nocy, czy wieczorem. Jest to czas oczekiwania na branie. Jestem na skarpie powyżej linii brzegowej rzeki, bo tam jest tak teren podmokły, że nie było szans, żeby rozpalić ogień. Po prostu woda chlupie pod nogami w tych trzcinach i trawach. A tutaj zasłania ten ogień skarpa, także na wodę poblask ognia nie pada. No ja tu sobie będę się grzał i nasłuchiwał, czy jakiś dzwoneczek zadzwoni. Jest bardzo miłe, bardzo milutkie ciepełko. No jest 10 po 18. Jest to pora, która już jest porą pierwszych brań, o ile jest miętus. Słyszałem w rzece jakieś chlupoty niewielkie, ale nie wiadomo, co to było. Gdy miętus żeruje w tak płytkiej rzeczce, to na pewno też drobnica wyskakuje, podobnie jak inne drapieżniki żerują. No ale się okaże, zobaczymy. Na razie żaden z dzwoneczków nie zadzwonił. Ale może też być tak, jak poprzednim razem, że miętus wziął i siedzi i czeka, jak cielątko na postronku. Nie szamocze się, bo haczyk go trzyma. To nie jest wojownicza ryba, tak jak inne drapieżniki. Także będę musiał za jakiś czas podejść i sprawdzić delikatnie, czy czuję się jakieś ruchy na końcu żyłki. Bo już tak mi też kiedyś miałem, że nic nie było słychać, a na żyłce czuć było szarpnięcia delikatne. No i okazało się, że miętus siedzi. Praktycznie do godziny 22 są brania. Takie są moje doświadczenia wieloletnie. Bywają też brania później, do 24, ale to już są wyjątkowo jakieś duże osobniki, bardzo ostrożne wtedy biorą. A takich jest praktycznie jak na lekarstwo. Tym bardziej, że w takiej małej rzeczce jak nasza Grabia, to duży miętus nie ma się gdzie utrzymać po prostu. Nie ma takich schronień, żeby przy swojej wielkości mógł się ukryć.